Dziś w ramach projektu Lato dookoła Wrocławia odwiedzamy powiat legnicki. Przyjechaliśmy tutaj na zaproszenie starostwa powiatowego w Legnicy, na zaproszenie pani starosty, pani Janiny Mazur. Dzień dobry, pani starosto. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani starosto, co takiego w powiecie legnickim jest, co może nas urzec? No, położenie powiatu jest bardzo ciekawe, bo powiat legnicki znajduje się w środkowej części Dolnego Śląska. Siedzibą powiatu jest Legnica i tak naprawdę wszystko się dzieje wokół miasta Legnica. 8 gmin, które właśnie należą do powiatu legnickiego, są tak położone, że z każdej gminy bardzo łatwo dojechać do siedziby starostwa, czyli do Legnicy. Ponadto, no muszę powiedzieć, że w powiecie legnickim jest wyjątkowe, biorąc pod uwagę Dolny Śląsk, jest to miejsce polodowcowe, po jeziorze legnickie tak zwane, i w związku z tym mamy jeziora. Jezioro Kunickie, Jaśkowickie, Koskowickie. Natomiast w północnej części powiatu mamy sztuczne zbiorniki wodne, są to Jezierzany, Rokitki. Zatem no, dużo wody, świeże powietrze, dużo ptactwa. Walorów jest jeszcze oczywiście dużo więcej, bo mamy ścieżki rowerowe, na które zapraszam i z których można korzystać w każdym wieku i można powiedzieć, że o prawie każdej porze roku. Czyli znakomite miejsce po pierwsze do odpoczynku, po drugie do uprawiania aktywności sportowych, rekreacyjnych, ale też zabytki. Tak, no wiele jest zabytków, jeżeli chodzi o nasz powiat legnicki, bo w Legnickim Polu, to i właśnie jedna z naszych gmin, jest położona bazylika barokowa, bazylika pod wezwaniem świętej Jadwigi. No, inne zabytki to zamki. Mamy zamek piastowski w Chojnowie, natomiast w Prochowicach zamek rycerski. Mamy też pałace. Pałac w Warmontowicach, pałac w Krotoszycach i pałac w Piotrowicach. Wśród innych to jeszcze zabytki sakralne i tych też jest sporo, bo na przykład mamy kościoły. Kościół bardzo, powiedziałabym, wyjątkowy w Miłgostowicach, drewniano-murowany pod wezwaniem świętego Stanisława. Czy też kościół gotycki w Chojnowie pod wezwaniem apostołów Piotra i Pawła. Jeszcze inny na terenie gminy Kulice, w Grzybianach dokładnie kościół świętej Zofii. Jeszcze inny pod wezwaniem w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ulesiu. I tak w zasadzie mogłabym wymieniać wiele kościołów, bo każda gmina ma ich po kilka i wszystkie stały się zabytkowymi, ale dopowiem, że jeszcze do rejestru zabytków został dopisany kościół pod wezwaniem Zwiastowania Pańskiego w Bieniowicach, w mojej rodzinnej miejscowości. Dzisiaj zobaczymy wszystkie 8 gmin. Będziemy mieli okazję zobaczyć sami, ale też przedstawić naszym czytelnikom, osobom oglądającym nasz program, miejsca, które są flagowymi miejscami w danych gminach. Tak, no powiat ma 8 gmin, zatem uznaliśmy, że każdą gminę trzeba zaprezentować i wytypowaliśmy miejsca szczególne, charakterystyczne dla tych 8 gmin. I oczywiście traktujemy wszystkie sprawiedliwie po jednym takim miejscu szczególnym, chociaż byłoby ich dużo więcej. Chciałam jeszcze dopowiedzieć, że powiat legnicki przyciąga też wielu inwestorów, bo mamy tutaj Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną i tak naprawdę w naszych oczach liczba inwestorów rośnie, zatem zapraszam wszystkich zainteresowanych. Proszę dołączyć do grona inwestorów, którzy już działają od kilku lat, ale mamy takich, którzy tylko co zdecydowali się, więc może Państwo też będą do tych należeć, którzy dołączą i rozpoczną działalność na terenie naszego powiatu. Oczywiście szczycimy się tym, że na terenie powiatu mamy surowce, a jest to kruszywo naturalne, a bardzo przydatne zresztą, bo w tej chwili proszę zobaczyć domy, inne inwestycje rosną jak grzyby po deszczu, a to kruszywo oczywiście jest bardzo przydatne i konieczne. Zatem zapraszam do powiatu legnickiego, tu wszędzie można nabyć to kruszywo. Serdecznie zapraszamy w takim razie razem z nami do powiatu legnickiego, a później już samodzielnie, by móc przyjrzeć się pięknie przyrody, ale też docenić zabytki, które tutaj są.